dostępy publiczne nie są moją domeną. Tylko malowanie. Proszę Państwa. Smok Pulong. I nic tam się nie zaczyna. Mieszka tam tylko Pulong, który oświetla niewiańskie wrota latarnią, którą trzyma w pysku. Pulong nic nie je i nic nie pije. Kiedy otwiera oczy, nastaje dzień. Kiedy je zamyka, nastaje dzień. Którą można później wsiąść. Tkać z niej bardzo delikatną tkaninę. Produkcja jedwabiu od wielu tysięcy lat w ogóle nie zmieniła się. Do tej pory hoduje się jedwabniki, których larwy karmi się liśćmi morwy. Rozpraszającą ciemność. Mówi się, że mam pysk wielbłąda, ale z kolei ma zawsze takie kły mocne, a widziałam kiedyś wielbłąda i nie wiem, czy coś. Szponami orła. Ilość palców
u smoków jest arcyzawiłą sprawą. Mianowicie chiński smok ma palców 5. Smoki indonezyjskie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Smoki indonezyjskie mają ich tylko 4. A smok japoński ma palców 3. Symbolem cesarza był żółty smok i nikt inny nie mógł nosić emblematu z żółtym smokiem. Zresztą cesarz przeważnie też nie nosił go na wierzchu. Z okazji jakiejś uroczystości, czy z okazji nowego roku, czy przypadkiem na ulicy, proszę nie mieć wątpliwości, z czego się składa. Że patrzy na Państwa oczami krótka, ma oczy jelenia, uszy bawołu, jest wielbłąda, ciało węża z włoskami karpia, łapy tygrysa i szpony orła. I rybi ogon. Nie smoka. Zagnie te dolne rogi i potem górne po zgięciach, to powinniśmy otrzymać się z takiego. Może po prostu, no dobrze, tak. Taki w środku jakby diament, tak? Taki biegły, ma biegły. I teraz uwaga.
rozwijamy, będziemy robić skrzydła. Robi się je w ten sposób. Że trzeba spowodować, żeby prawy i lewy ruch zostały wygięte w ten sposób. O, tak. No i ponieważ, przepraszam, bo ja jestem spóźniona. Trzeba by po prostu zagiąć ten dziób do góry albo do dołu, jak to woli. Coś jest z dziećmi z roku smoka, bo moja córka najmłodsza jest z tego roku. To są rzeczywiście dzieci wyjątkowo samodzielne, już w przedszkolu. Dyrektor powiedziała, że to nie są maluchy, to nie jak maluchy, oni sobie tak świetnie radzą. Poszła do szkoły, stała trójka klasowa.